Klawiaturka od Discovery. No zobaczymy, może tutaj jest coś przetkane i nie zalewa się olejem. Do popychaczy oleju się mniej dostaje i dlatego stuka. Ja wiem, głupi pomysł, ale wiecie co? Ja już się naprawdę wszystkiego łapię. Dobra, rozkręćmy to, zobaczmy co to jest. I czy to działa, czy to nie działa. Zresztą to ma 30 lat, to nie zaszkodzi, żeby to rozkręcić. A po drugie, nigdy tego nie robiłem. I z ciekawości zobaczę, jak to działa. A po drugie, pozmieniamy to wszystko tutaj. Bo jeżeli stuka na ósmym cylindrze i się okaże, że na przykład, że to było zniszczone, wyląduje to wtedy tutaj, no to będzie na tym cylindrze stukać. I już będę bardziej w domu. Tak sobie to wymarzyłem. Dobra, ściągamy. Będziemy układać tutaj po kolei. Tak. I co my to przy okazji pomierzymy? O, taka ciekawostka. O, jak to ciężko tu chodzi. To tak ma ciężko chodzić? Wy mi to powiedzcie. Bo ja nie wiem. Jak się to ściąga? Ktoś to ściąga już? Czy tam trzeba coś wyciągnąć ze środka? Nie. Tam jest tylko zaślepka. O. To musi wyjść. Idę się zapytać pana YouTube'a. On będzie wiedział, to mi podpowie. Bo to się musi dać wszystko rozebrać. Nie ma innej możliwości. Czyli, że moim zdaniem to powinno się tak dać. O! Ja bym tego nie chciał zepsuć, ale mi się wydaje, że to na siłę tu jest wciskane. Ale kurde, gdzie? Na siłę wciskane i to musi aż stąd tu przejść? Kurde. No ale to musi się dać wyciągnąć. To musi być ściągane. Idę YouTube'a zapytać. Skąd ja tam mogę wiedzieć? Ja się na tym nie znam, panowie. Także nie może człowiek wszystkiego nie wie, no. Musi się zawsze uczyć, niestety. Tak mi się to wydaje, no bo jak inaczej. Te druciki tutaj sobie poprzyczepiłem, żeby tych blaszek nie pogubić, chociaż w sumie one mają wszystkie taką samą grubość, to jest bez znaczenia, można to odczepić. Ha. Ściągacz? No ale co, ściągacz stąd? To bez sensu. Nie wiem. No bo to się tu przesuwa wszystko. No. Tam są kanały olejowe, po to, żeby się olej stąd wydostawał, o tu. Dobra, idziemy zobaczyć w internecie. Powiem wam, nic mądrzejszego tam nie wynalazłem na tym YouTubie. Po prostu trzeba to na siłę ściągnąć. Tam nie ma żadnych gwintów, niczego. Także stuku puku, o, te tulejki wszystkie schodzą, ale my sobie to tak zrobimy. To była pierwsza. To było potem... Tutaj było drugie. I to było tak. Tu mamy pomiędzy sprężyna. O, tak. Ej, tak to będę zamieniał w sumie, bez znaczenia. O. Wyczyścimy sobie to. No, mówię, no. To nie wygląda źle. No, ale jak już mamy to w ręku, to jedziemy z koksem. Schodzi. Ten, co tam na YouTubie pokazywał, to on to po prostu ściągnął. No, mi to tak nie schodzi po prostu. Także młoteczek. Czy to robię dobrze? Nie wiem. Robi się to inaczej? Macie od tego komentarze. Możecie tam jechać po... Już nie powiem po czym.
No bo jak inaczej mam to ściągnąć? Jak to jest tak twardo, zobaczcie, tutaj zapieczone. To wszystko trzeba wyczyścić. Czekajcie, tutaj sobie przełożymy. Nie będzie nam przeszkadzać. Będzie jeszcze bardziej przeszkadzać. Ale schodzi, no. Podejrzewam, że do tego są specjalne ściągacze, którego oczywiście nie mam. Tu już taki patent mam, klucz nasadowy. No. Trzeba się trafić. No i zeszło. Jak to wygląda? Zapieczone trochę. No i może to być, że jeden tutaj chodzi ciężko, na ósmym chodził ciężko, czy oleju nie dostawał. Nie wiem, nie mam pojęcia. Rozbieramy wszystko jak leci. Aby wykluczyć stuki puki w Land Roverze. No ale powiem wam ogólnie, Land Rover Discovery pierwszej generacji. Jak ktoś nie wie, to jest mój, jest 91 rok, a pierwsza rejestracja 92 rok. Powinien, przynajmniej tak można stwierdzić. On jest temu winny. No to jest bardzo łatwo zbudowany samochód, bardzo prosto. Słuchajcie, mi się wydaje, że to już zrobimy z drugiej strony, nie? Tą zawleczkę też będziemy wyciągać. Wszystko wyciągamy, prujemy jak leci. Oczywiście takie zawleczki w takich częściach jak silnik zakładamy zawsze nowe. Wiecie dlaczego? Otworzysz raz, drugi, ułamie się. Jeżeli taka cząsteczka metalu wpadnie wam do silnika, to no, to po silniku. To po silniku, panie. Także zawsze nowe. No i stukamy. No, z tej strony bardzo leciutko wyszło. Widzicie? Zobaczcie, moment i wyszło z tej strony. Czyli, że tu będziemy mieli... Od tej strony sobie porobimy. Bo nie ma miejsca. Cak, cak. I ostatni. Ja się założę, że ja to źle robię, ale no na YouTubie tak pokazali. Ja wiem, że YouTube to nie jest wiarygodne źródło. Dlatego nie za bardzo wierzcie, w co ja wam tutaj pokazuję, mówię, nie?
No ale jedno muszę powiedzieć, że na koniec tutaj łatwiej schodzi niż tam. Mamy to. Jest tu jakaś ściera. Ścielcił mnie dostatek. Ach. Kurde, skoda rozłożona stoi. O, nie mam czasu, żeby tego poskładać. Tak bym miał więcej miejsca. Muszę to wszystko poskładać. O, kierownica od Jaguara, tylko w kolorze nie wiem czego. Ale mówię, mam prawie czego na rezerwę, jak się moja odmówi posługi, że tak powiem, to pomaluję sobie ją na czarno i będzie. No jak to wygląda, powiedzcie mi. No do dupy wygląda. Trzeba będzie to papierek 2500 przeszlifować, żeby tylko to zetrzeć. To, co przypalone jest. Przypieczone. Syf. Przepukać to wszystko jakimś środkiem, nie wiem, do czyszczenia hamulców czy coś. A przede wszystkim idziemy zobaczyć, czy te dwa tutaj przepuszczają olej. No i tu mamy. To jest takie łoże, żeby popychać, ta sztanga od popychacza sobie chodziła dobrze. I zobaczcie, tutaj i tutaj jest tam kanał, nie wiem czy to widać. I psikniemy mu tam, zobaczymy. A i wylatuje tu. Czyli, że jest przelot. No ale przeczyszczone. I tak każdego będziemy czyścić. Bo to jest jedyne miejsce, gdzie tutaj... O. A tu masz takie rowki, zobaczcie. Ona, nie wiedziałem. Pierwszy raz mam coś takiego w ręku rozebrane, powiem wam szczerze. Jak się to nazywa? Koziołki? Nie koziołki? Nie, nie wiem. Koniki? Koniki chyba, nie? Koniki się to nazywa, nie koziołki. Po polsku. Bardzo leciutkie to jest. Bardzo leciutkie. Nie mam aż tak małego przyrządu, żeby to w środku zmierzyć. Ale mi się wydaje, że one są jajowate. No, one to są, to już jest jajko. Suwmiarką to zmierzymy. No bo to faktycznie mi na takie jajo wygląda, powiem wam szczerze. Słuchajcie, to ostatnie. A te ostatnie są proste. Kurde, i może dlatego stuka. To by mogło dlatego stukać. Kurde, pomierzmy to. Czy to jest możliwe, że dlatego by samochód stukał, że tutaj... A propos, bardzo dobra suwmiarka. Naprawdę precyzyjna firma jest bla, 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 bla. Tu macie. Jak coś jest dobre, to trzeba powiedzieć. Bo miałem tych suwmiarek naprawdę dużo. No i jedziemy z koksem. Góra. 20,63. A tu 20,51. Zobaczcie. No, to jest jajo. Dwadzieścia czterdzieści siedem. Dwadzieścia pięćdziesiąt pięć. 60 w sumie. O, 20,60. Zobaczcie, to jest dużo. To już jest, kurde, to już jest dużo. Cholera, no muszę poczytać. Wiecie, piszcie mi w komentarzach, czy jeżeli tu jest jajo, wyklepane są, to czy to jest możliwe, że to... Ale kurde, to nie będzie tak stukało, bo to nie były stuki na górze, tylko na dole, no. A czy to by się przekładało na stuki na popychaczach? Kolejna zagwozdka. Macie zagadkę ode mnie w niedzielę.
Dobra, kończę na dzisiaj. Czym da się cieplutko, to sobie wyczyszczę, poskładam na nowo. Nie, najpierw poczekam, co mi tam w komentarzach napiszecie. Czy to może być przyczyną tego, że silnik tak głośno stuka? Czekam na wasze opinie. Czym da się ciepło? Hej! No bo to faktycznie mi na takie jajo wygląda, powiem wam szczerze. Słuchajcie, to ostatnie. A te ostatnie są proste. Kurde, i może dlatego stuka? To by mogło dlatego stukać. Kurde, pomieszmy to. Czy to jest możliwe, że dlatego by samochód stukał, że tutaj... A propos, bardzo dobra suwmiarka. Naprawdę precyzyjna firma jest bla, 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 bla. Tu macie. Jak coś jest dobre, to trzeba powiedzieć. Bo miałem tych suwmiarek naprawdę dużo. No i jedziemy z koksem. Góra. 20,63. A tu 20,51. Zobaczcie. No, to jest jajo. Dwadzieścia pięćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt w sumie. O, 20,60. Zobaczcie, to jest dużo. To już jest, kurde, to już jest dużo. Cholera, no muszę poczytać. Wiecie, piszcie mi w komentarzach, czy jeżeli tu jest jajo, wyklepane są, to czy to jest możliwe, że to... Ale kurde, to nie będzie tak stukało, bo to nie były stuki na górze, tylko na dole, no. A czy to by się przekładało na stuki na popychaczach? Kolejna zagwozdka. Macie zagadkę ode mnie w niedzielę. Dobra, kończę na dzisiaj. Czym da się cieplutko, to sobie wyczyszczę, poskładam na nowo. Nie, najpierw poczekam, co mi tam w komentarzach napiszecie. Czy to może być przyczyną tego, że silnik tak głośno stuka? Czekam na wasze opinie. Czym da się ciepło? Hej!